Zombie Apocalypse. Widzowie, siemandero. Dzisiaj Steyr 8080 Turbo porobiony. Renowacja zrobiona. Halogeny, nie halogeny, wszystko chodzi. Porobione to jak ma być. Opony nowe właściciel założył. 320/70x24 i tylne 16/9x34. Wygląda pięknie. To nieco poopowiadamy. Może zaczniemy od środka, co i jak. W środku jak w środku, nowe zrobione. Wygłuszenie. W środku wygląda tak. Wszystko pięknie, ładnie. Tutaj jak domy gaszynie. Domy delikatnie. To jest tak jakby dawka. I dopiero później mamy już wolne obroty. Tu już sobie tu wszystko u góry właściciel robił. Ogrzewanie, nieogrzewanie, wentylatory, nawiewy. Pod spodem podłoga też zrobiona. Tutaj ma popisane. To biegi szybkie, wolne. Przedni napęd. To jest chyba wałek bodajże ręczny. Z tej strony mamy biegi. Tutaj mamy rozdzielacze. Jedna, druga sekcja. Tu mamy podnośnik. Tu mamy też chyba podnośnik. O tym nie tak dużo nie wiem. Na dole też. Nie, to jest chyba od szybkiego, wolnego podnoszenia. Gaz. Hamulec. Sprzęgło. No i blokada oczywiście z tej strony. Tu chyba jest napęd, bo tutaj gdzieś to ta wajcha to jest do przedniego wałka, do przedniego womu. Nie, tu jest napęd. O, to jest napęd, to jest napęd, a to jest wałek drugiego stopnia. Tutaj włączymy stacyjkę, no to sobie tak świeci olej i ładowanie. Kontrolki też działają, jak widać. Uchwyt na telefon, water, woda. No i halogeny, nie halogeny, światła, nie światła, awaryjne. I szybki też uchylane. Nie chcę otwierać, żeby nie zepsuć właścicielowi. Tylne szyby, siedzenie też wam pokażę, obszyte, prawie nowe. No to od bezdomnego chyba. Nie wiem, gdzie tym bezdomny mieszkał, że może siedzenie dał? Żartuję. Oświetlenie LEDowe, kierunki stojowe, to wiadomo. W lewo leju czujnik, poziom też jest na tym. Hamulce z przodu tarczowe, jak widać, wężyki, rureczki nowe. Z tej strony właśnie jest tam wyjście na przedni wom. No odnowione tak jak ma być, nie? Linki, nie linki, wszystko od odrdzewione.
wszystko nasmarowane. Na razie sobie stoi. To sobie znajomy przyjedzie. No i tu jest pomysł taki troszkę natura. Tu zaznaczy się. No ale zobaczymy co wyjdzie. No i tu gdzieś ma wyjście właśnie na ten przedni WOM. No ale to tu już nie wiem jak tam wychodzi. Tak to wygląda. Tumnik oczywiście też pod turbo. No bo jak Fiat i Ford jest na takim wydechu, to trzeba też takie zrobić. Niech ma. To ma dobre też właśnie spód cały, żeby co nie upieprzyć. Smarowanie też mamy tutaj krzyżaków do przedniego napędu. Tak jak widzimy, wszystko nowe. A co? Wszystko było patrzone, przepatrzone, porobione. Kalamitki, nie kalamitki, biegi to tak wyglądają. Od spodu rozdzielacze. Właściciel wie o co chodzi, żeby nie psuł więcej. No i tu mamy właśnie do 540 i 1000. Do chyba bodajże przedniego wałka. No i z tyłu też jest ustawianie 540 i 1000. Tylko gdzieś chyba w kabinie bodajże. Filtry nowe wszystkie. Zbiornik też, nie wiem, gdzieś ze 100 litrów się chyba mieści, nie wiem. Jak tam oryginalnie, ale chyba ze 100 litrów, 90 pewnie 6, 100. No i wygląda tak jak wygląda. Pięknie wygląda. Podnoszenie podnośnika. Wysuwamy, wsuwamy. Przydatna rzecz. Wyjścia hydrauliczne 3. Tu jest elektryka. Do czegoś. Tutaj mamy wyjście do przyczepy. No i wężyki wszystkie nowe od paliwa. Wszystkie zabezpieczenia tutaj też do rozdzielacza. Do podnośnika. I co? No, nic innego jeździć, katować. Tutaj mamy kategorii trzeciej bodajże. Jeżeli się nie mylę, kategoria druga. No, druga kategoria. To wytrzyma, bo to też tak się nie dźwigo, ale to jest wydajne. No i co wam tu jeszcze poopowiadać? Maski mi się nie chce ściągać. Świąto jest, to trzeba świętować. Jak sobie myślę, siedzę, nagram coś. Dawno filmu nie było. No i opony są szersze jak oryginalne założone. Tył, no to chyba są takie jak mają być. Przednie są szersze, znaczy tylne są szersze, a przednie są szersze, bo były wąższe. Filtr oleju silnikowego. Piękne, tutaj piękne, bo to jest do grzałki. Tu jest do bloku na zimę. Te tam przewody były. Także no, ładny traktor, nie ma co powiedzieć. Ładniutki, tylko drogi w cząściach. Także kto ma sztajera, ten wie. Chyba że ktoś kombinuje, bo to nie wiem. Może są takie ludzie, co wiedzą, co z czym się je. No i tak tu jest. Wyjście też hydrauliki naprzód. To może być do tego zrobił do tuza, do podnoszenia. Zobaczymy. Wszystko wyjdzie w praniu. No i co? Spód był widziany. No to wszystko tutaj zrobione, tym wał pędny też porobiony, to jak ma być. Uszczelnienie, żeby nigdzie nie kapało, żeby się nie sączyło. Traktor mechaniczny, nie ma nic
takiego hydraulicznego, jazdy hydraulicznej, czy takie, wiecie, tych rzeczy. Najlepsze, najprostsze traktory, jakie mogą być, to nawet Fordy, Fiaty. Chociaż Ford ma ubiega hydraulicznego, ale tam nie ma się co zepsuć i wiadomo, nie? Pięknie wygląda, nie ma co, ale właściciel wie, to znaczy kolega wie, ile to jest roboty i to nie jest takie kurde o i zrobione. Także zaczep ściągnięty, jest przesuwany, fajny taki. No i to, co trzeba było, jest zrobione. Tu jeszcze mają być odblaski do tego, z jednej, z drugiej strony, ale to są takie detale drobne, z tyłu te światła LEDowe. No i co? Jest w miarę. Silnik nic nie grzebany od nowości, w ogóle nic nie tykany i ładnie pali, nie będę go odpalał, no bo to wiadomo, święto. Oleje w przodzie, w przednim moście, w tym zmienione skrzyni, w silniku, z tyłu to hamulce też, płyn hamulcowy był wymieniony. W razie jakich pytań, nie wiem, nie znam się, trzeba szukać po internecie i tak to wygląda. Nie, ładnie jest. To jest traktor. Zobaczymy, jak to będzie. No jak będzie, no będzie dobrze, no co by nie było. A jedzie po drodze 45 biegów tych przełożeń, to ma od pierona. Tutaj pogoda u nas też tako jest, jako jest. Posrano, tako, żeby pogodnie było, to nie. Klocki, przód, nowy. Wszystko uszczelniacze, nieuszczelniacze na tłoczkach, nowe, porobione. Także nic, ja się już z wami żegnam. Coś trzeba odpocząć, miłego weekendu, niedzieli. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się zdrowo, na razie, cześć.